No ale co z tego? No TFT jest skomplikowaną grą, ale jak znasz, ogarniasz tą grę, to nie ma problemu z oglądaniem. Ktoś, kto ogarnia CS-a, ma frajdę z oglądania CS-a. Ktoś, kto ogarnia TFT, będzie miał frajdę z oglądania TFT. Więc to jest taki tam bzdurny argument dla mnie. Wiecie, to jest tak, nie podoba ci się, to nie będziesz oglądał. To rynek zweryfikuje. Nikomu tutaj to do gadania. Ja uważałem, że Overwatch League to będzie jakaś w ogóle paranoja i że że to jest płacenie w ogóle iluś tam milionów dolarów za to, to jest jakaś totalna paranoja. I pewnie mam rację. Ale to nie zmienia faktu, że tam sobie to zrobili, ale rynek im to zweryfikuje. TFT moim zdaniem do oglądania i komentowania jest mega proste. Porównanie na przykład do Battle Royale. Więc tam elo. Dobra, tego Zedem zostawił w sumie. Dobra, na razie zrobimy tak, żeby mieć w razie czego nobelki, bobelki. Oj, bojko. Nic nie ma ciekawego. No dobra. No jest GA niby. Zupełnie zapomniałem o tym Overwatch League, no bo tego nikt w Europie nie ogląda. Nikt, absolutnie nikt tego w Europie nie ogląda. Zresztą Overwatch League będzie klapą w przeciągu roku. Imo. Totalną. Albo będą pompować pieniądze, żeby tylko żeby nie było klapą. A skończy się i tak, że będzie klapą. Kurde bele. Dobra, zrobimy level. Tego nie potrzebujemy. Kurde, no Zedzik byłby spoko, nie? Zedzik byłby gites. Dobra, robimy tak. Zobaczymy, czy pójdziemy w Rangerów, czy w Gunslingerów. Zobaczymy. Ile razy skończyłeś grę na 100 HP? Nie wiem. Raz na turnieju skończyłem. Aszka się trafiła, ale jaja. No i co teraz? Nikt nie wie. Albo Rangerzy, albo Gunslingerzy. Ale jajcon. Sobieski już ci odpowiedziałem raz, że albo na Warszawie, albo na Berlinie, nie pamiętam. Hey, I'm Tarut, I'm good, what about yourself? Kurde, na to jest dużo golda. Dwie fiorki, dobra, upgrade. O, dobra, tego musimy sprzedać, na pewno się nie przyda. No mamy aszki, kurde bele. Poppy też tu jest. To musimy sprzedać. Ale dramat. To jest 6, to jest 9. Byśmy poszli w Gunslingerów. To jest nam łatwiej tutaj zbudować interest. Sam nie wiem, ta Tristana jest trochę do dupy. Ale w Gunslingerach też łatwiej zrobić nam Blade Mastera. Dobra, robimy tak. Jeszcze mogłem zostawić sobie Vayne. No, kit z tym. Zobaczymy. Sześciu Gunsów, bo nie ma YouTube'a? Jest na YouTubie 6 Gunslingerów. Było zaploadowane, nie wiem, z 3 dni temu, czy coś tego typu. Mimo TFT lepiej porównać do pokarań do jakiejś LOL-a, CS-a. Przecież to jest karcianka. To jest karcianka. Tylko że potem masz real-time walkę, w której gracze nic nie robią. Wzięli mi łuk. Bierzemy do Red Buffa albo do... do Morello na Gangplankę, zobaczymy. Jaka jest według ciebie najlepsza meta do grania? No mi się na PB bardzo podoba. Kurczę. No puszują mi tych rangerów tutaj, nie? No ale nie mogę tak zrobić. Przydałby się ten pan na, tutaj na mecie. Ale powinniśmy i tak wygrać, tak mi się wydaje. Oj, Disarm nie wjeżdża. No niestety po ptakach jest, przegraliśmy. A, dobra, sprzedam jednego Garena. Jest Lucek. Moim zdaniem LOL z TFT nie ma nic wspólnego oprócz tego, że używa tych samych postaci. Ktoś, kto zna LOLa, będzie się tylko czuł zmieszany. Tak jest, confused. No. No wiecie, o co mi chodzi. Ale co mu, ale bombę zajebał. Widzieliście, jak Vayne dostała? Disarm na nidalkę, ja cię błagam, Lucek, no nie trzeba... Zgłupi jesteś jakiś, naprawdę. Jest dezorientowany? Dokładnie. Znowu się pojawia tutaj Varus. Masz, nie pojawia się więcej. Sprzedałem cię. Ja grałem w LoLa i fajna jest? Nie, chodzi o to, że ktoś, kto gra w LoLa i nagle zobaczy, że postacie w ogóle robią co innego, że Pantheon jest smokiem, że tam nie wiem, no jakieś te wszystkie zmiany, to w ogóle dostanie jakiegoś tam, no nic nie będzie kumał. Nic nie będzie kumał po prostu, nie? Co, nic nie wypada? Halo. Bij kamienia. Dobra. Robimy tak. Itemy też w ogóle robią inne rzeczy. Katarina. O, dramat, dobra. Nie no, Infinity Edge nie robimy. Nie, jaka bzdura. Bezedura, mówię wam, bezedura. Bezedura. Ale nie mam pojęcia, dopóki nie doczytałem wszystkiego. Jak to się doczytałeś? Nie rozumiem. Ale jaki dodge! Ale ta Fiora z Challengera. Mhm. Lucek, uciekaj! O nie. Lipton Tea. Dobra, nie było tragedii. 6 nobli useless? Nie, jest okej. Pamiętam jakimś meczu LCK ADC na drewnie próbował zrobić BTK z BF Sworda i Nagatron Cloaka? Chyba robił to dla żartu. Tak mi się coś wydaje. O. Walka Ari, wielka. U Jezu, ma 2G. Dobra, przegraliśmy. Chyba że ta Fiora wyczaruje jakieś dziwne rzeczy. Nie, moje mordę! No niestety. Bigo! Bigo! No, pizda nie bije. No, o, 7 HP. Błagam was. Ja nie wiem. Nie no. Fioletowa maskotka teraz może robić combo. Lotar górą, Lotar dołem. Czy te 400 subów z bary jest aktualne? Nie, bo są ciągle giftowane, panie. Ale mu to... Ale mu Jordlów tutaj dało. Bam! Ale dostał pizdę za 400. Przepraszam na wyrażenie. Co my tu mamy? Jest Akali. Akali byłaby szpoko. Ale potrzebuję gantleta. Nie ma. Co jeszcze potrzebujemy? Ty, ja już w ogóle zapominałem, co mam. Miecz mamy, nie? Miecz, pas, gauntlet. Muszę się ubrać. Jeszcze tylko butów nam brakuje. Ty, nie ma buta w ogóle w TFT. Teraz dopiero się zorientowałem. Nie ma butów. Nie ma butów. Trzeba zrobić przerwę na papieroska. Ileż można zajmować się zamówieniami, no ale drogą? No widzisz. Przerwa na papierosa. To jeszcze ludzie palą papierosy? No przydałby nam się ten Knight tutaj, ale nic nie poradzimy. Ty poważnie, więc znowu powinniśmy pójść jednak w tych rangerów. Mówię szczerze, może powinniśmy jednak pójść w tych rangerów. No przecież ewidentnie coś tu jest nie tak teraz. Ale bomby Alisandra walnęła. Jakie bomby mi tu porozdawali w ogóle. Dobra. Ja nie wiem. Ty no. No nic, będą nas kosztowali dużo golda. What's the name of the song? Star Guardian Login Music Instrumental 2017. Dajesz Gnara, ale go gnoisz. Dobrze. Dobrze takiemu Gnarowi. Kindred cię uratowała. Dalej Disarm! 33%! 33% Disarm, no błagam cię! No dobra, wygraliśmy i tak. No i co? No i gówno jak zwykle. Ale za to Varus wjechał. Więc... naprawdę, ta gra czasami to jest... Nie kumam o co chodzi w ogóle. Itemów nie mamy tragicznych nawet dla rangerów. Disarm jest spoko. Red Buff jest ok. Nie wiem, zobaczymy. Ewentualnie Blade Master też by było jeszcze w miarę git. Pasior, miecz. Jasny gwint. No dobra. Nie wierzę w tą grę czasami. Poważnie. W ogóle bardzo mi się podoba kombinacja Guardian Angels Repeating Crossbow na Kindredzie. Jestem pod wrażeniem. Ty, no to jest przecież jakaś paranoja po prostu. Autentyk. No przecież to jest... O co tu biega w ogóle? Widzicie to? Czy ja nie jestem normalny? Co się w tym sklepie w ogóle pojawia? To jest jakaś paranoja. Chyba nagle w Gunslingerów musimy znowu pójść. Katarin nie kupiłeś? Wiem, że nie kupiłem. Nie, no nie wierzę. Jezu, jakie błędy robię szkolne po prostu. Ale jestem spierdolony. Strasznie gram. Strołowałem strasznie. Moja wina. Moja wina. Potrzebujemy łuk. I może jeszcze tą gierkę wyciągniemy. Dobra, jaki plan? Robimy level up teraz. Stawiamy Varusa. Mamy 4 knightów. Ten Jogat raczej nie będzie wierzył na 50%. Na Kai'sie rozdajemy Swordbreaker, a Giant Slayer. Ten wjeżdża tu. Tu nic, druga Kai'sa, no nie wierzy to. To jest po prostu niewiarygodne. Giant Slayer. Red Buff na czym? Na Kindred. Dobra. Dalej, wszystko co mamy na ławce jest parką. Potrzebujemy jakieś triple. Poszłem tylko kawę zrobić, to już całkiem nowa kompozycja. No, przepłaciłem chyba z 40 HP tą zmianą kompozycji, bo nic nie mogłem się decydować. No, autentycznie nic. No, ale żówno, dobra. Zekes Herald. 19 HP chyba nie oberwiemy w tej chwili, co? To byśmy warto było poczekać. Jejku. Warto by było poczekać tą jedną rundkę. Zobaczymy, może Kai'Sa tutaj zrobi coś z tym gnojem. Trochę uratowała, bo Gnar zrobił ultan tylko na nią, czy właściwie nic nie osiągnął. Pan Jaweł drugi dostał w pitbull. Dobra, nic nie mamy. To znowu item uważa za OP. Thief's Gauntlet i Giant Slayer. Myślę, że Giant Slayer dostanie nerfa. I pewnie zmienią na True Damage na Magic Damage. Na przykład będzie, nie wiem, 6% i Magic Damage, albo 7% i Magic Damage. Coś tego typu. Z patulą, to możemy Glaciala zrobić na Kai'sie. Jest także Thief's Gauntlet. O Jezu, jak się posypało. Demon. Demon na Kai'sie. Kurde, Demon? Demon czy Glacial? Jest pytanie ze 100 punktów. Nic nie dostaliśmy. Dobra, zrobimy demona, zobaczymy jak to wyjdzie. GA tutaj. Ale dostała wpierdol. No zobaczcie, jak mało mają. I wygraliśmy, ale jaja. Ale jaja. Magic Resist Death Blade. Okej. Okay. Kai'sa ma problem tylko, że dostała targeta. No nic. Dajesz Kai'Sa na tą Aszkę. Kurde, dobra, jest problem z tym demonem na Kai'sie. Ona nie zabija żadnego targetu przez to. Nie podoba mi się ten demon na Kai'sie. Naprawdę mi się nie podoba ten demon na Kai'sie. Za często ultuje, no. I nie siada na jakimś targecie jednym. I nie zabija go. To jest duży problem. Demon bez sensu. Lepszy był ten Glacial. Na 100%. Na 100%. Dobra. Selią? No nie, no co to jak mieliśmy... Błagam was. Zobaczcie w ogóle jak zmrożona w ogóle cała plansza. Nie no, to są ważne rzeczy, że się uczymy takich, że demon na Kai'sie to nie jest zbyt dobre rozwiązanie. Logicznie rzecz biorąc byłoby fajne, tak? Ale nie. Więc to jest spoko. Fajnie się nauczy takich rzeczy. Imo. Zekę? Nie no, Glacial. Częsty ult, częsta tarcza? Tak, ale to nie o to chodzi. Ona musi zabijać. Ona musi zabijać, a jak nie siądzie na jakimś targecie i go nie zabije, no to wtedy jest Lipton, nie? Co on ma? Heala za atak. Znaczy ona. Co? Tu zrobimy... No jest, też ma Kai'Sa w ogóle z dwoma semiterami. O Jezu, bo ma Thief's Gloves! O, to jest dramat. Widzicie, ona za dużo czasu traci. Ona za dużo czasu traci, żeby chodzić z tymi gównami. To mi się nie podoba. Ale Disarm jest zajebisty na niej. Disarm i Giant Slayer to są chyba dwa najlepsze przedmioty na niej, żeby robić. I potem ewentualnie jeszcze Glacial. To jest czat. Z jednym gościem zostaliśmy. By się przydały jakieś upgrade'y, nie? Ale nie. Teraz ma Disarma niestety. Zobaczcie, on zaatakuje do jego parę razy. Też jest spoko sposób, żeby zaczynać na frontline. O, to mi się też podoba. Okej, słuchajcie, to tak. Jak macie Kai'sę taką na przykład, jak ja mam teraz, to lepiej ją zacząć na frontline, żeby zaatakowała pierwszy target i potem zultowała do tyłu. To jest zajebiste, to jest zajebiste. Okej, czyli tak naprawdę z demonem jest zajebista, tylko trzeba ją umieć użyć i wstawić ją na frontline. O to biega. 2 zekę! Co on w ogóle szuka? Szuka Swaina. Co jeszcze szuka? Szuka Kai'sy, szuka Swaina. Coś jeszcze szuka? Nie. Dobra, kupimy tego Swaina. No, 300 HP. W ogóle drugi Giant Slayer, nie? W ogóle po co ja się ustawiałem po tego Dragona? Przecież Kai'Sa sama go robi. No jakbyśmy dostali jeszcze jedną teraz Kindred, to byłoby zajebiście. O, ten Gnar to nie jest dobry pomysł, kolego. To nie jest dobry pomysł. Ale dostanie... Po prostu znaczy co Kai'Sa z nim zrobi. Może nie Kai'Sa, ale generalnie dostał pierdol. No co, Disarm, panie. Jest. Zajebiście. Dobra, Kai'Sa niestety ma Phantom Dancera Guardiana. Ten jest rzeźnikiem. Szybko mu z dupy jesień średniowiecza zrobimy. Co wy na to? Szybki zrobimy, ale będzie APM teraz. Albo nie ma APM-u. Ale spierdoliłem. Ale jest okej, bo i tak Lulu zabijemy. Albo i nie zabijemy, znaczy co ta Lulu robi w ogóle. Wiecie co by się przydało? Wiecie, co by się w tej grze przydało? Tak jak zaznaczanie kilka jednostek, jak w Warcrafcie, Starcrafcie.